Dobra, mam karton 1 mm. Jakiś klej tam jeszcze mam. Kupiłem w necie karton, więc ten net to dzisiaj jest. No dobrze. Pół do piątej? Rano, nie? Karton 1 mm. Myślę, że wystarczy. Nie jest to duży model. Ok. Karton 1 mm. Jeśli tak, potrzebuję kleja. Tak to mam. Kuloodporne rękawice. Tu mam jeszcze trochę kleju. Taki klej mam drogatorski hobbymodel.pl. Nie, naprawdę w podnym miejscu się trzyma, przelewam do buteleczki, ale dzisiaj sobie zastosuję inaczej, trochę pomieszam, trochę tu wyleję. Dużo też nie ma co. Dobrze. Teraz moje mieszadełko do rozciągania. Gdzieś tu miałem. O, no. Dobra. To kiwi. Rozciągam. Mieści się. Może jeszcze tutaj trochę doleję. Dobra. Robimy tak, że sobie tu dociągniemy. Jest. Tym klejem samym nie obawiam się, ponieważ tylko żeby równo były. O, widzicie, źle pojechałem. Ale to na szczęście, ale powinienem z jednej strony, widzicie, pewien błąd popełniam. Jak to nie dobrze z rana. Powinienem jechać z jedną stroną, z drugiej, tak? Każdy pewnie to powiedział. To pokój grabarza. Pokój grabarza, jak to mówią. Dobra, trochę węgla. Jak to w garażu dzieje się ekologicznie. Błąd w jakiś sposób poprawiłem. I wszystko ładnie dociskało się. W sensie to jest efekt. Schnie. Teraz ma schnąć. Jak wyschnie, będziemy wycinać. Na razie. Wycinam dzisiaj do szkieletu. Zrobimy tak, że to tu nie musimy podklejać. Takie coś. To będzie tak. Przypominam, że mam dzisiaj to zadanie w ogóle kilka dni. Będzie się trochę jeszcze inne rzeczy mam. Zadanie jest tak, podkleić te wszystkie elementy.
które mam tutaj. Tak. Nie, to już jest zabezpieczony karton, więc zrobiłem jeszcze. Nie będziemy obklejać tym elementem, więc żeby nie przedłużać i zachęcić. Więc tak, jak zawsze mamy wikę stalowa. Nożyk. Czasem na papierze ściernym, może na innym filmie widzieliście sobie ostrze. Lepiej, gorzej, czasem trzeba próbować. Dobrze. Podkładkę A4. Muszę to zdjąć. A4. Mam do mniejszych elementów mam A5. Mogę poruszać. Jak na przykład kółko wycinam, cyk, 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 tak. To coś takiego, sobie patent swój wymyśliłem. No i dobra, no i co? Trzeba kartą wziąć i podkleić. Więc zapraszam za chwilę. Ok. Wyschło nam. Więc możemy robić nasz model. Przypominam. Ruski Renault. Ruski Renault. 1 maja 1919 roku na paradzie w Moskwie był pokazany francuski czołg Renault 17. Na jego podstawie w 1920 roku został zbudowany pierwszy rosyjski czołg zwany Renault rosyjski KS Czerwone Sormowo. Wyposażony był w 37 mm działko Hotchkissa lub karabin maszynowy 7,62 mm z zapasem amunicji 3500 sztuk. Działko strzelało na odległość 2000 metrów. Szybkostrzelność dochodziła do 10-12 strzałów na minutę. Czołg do działka zabierał 250 sztuk animacji. Amunicji. Konstrukcja kadła była nitowana. Grubość pancerza wynosiła od 6 do 16 mm. Korpus dzielił się na trzy pomieszczenia. Kierowca, strzelca i przedział silnikowy. Wyjście dla kierowcy było przez właz umieszczone z przodu czołgu. Strzelec wchodził przez właz w wieży. Wieża obracała się o 360 stopni. Czterocylindrowy, czterosuwowy, benzynowy silnik Amosis stosowany w traktorach o 1500 obrotach na minutę. Umieszczono w tylnej części kadłuba. To tak wstępem, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, a dzisiaj co? Będę wycinał. A później trzeba to zrobić. To co? Myślę, że można wziąć linijkę. Okulary zdjąć. Bo to takie czasy. Już swoje latka się ma. Myślę, że to czasy jeszcze dobre, a co przyniesie przyszłość, to tylko nowe pokolenie będzie wiedziało. Tnę. Ok. Dobra. Teraz tak, żebym część potrzebujemy, to pewnie ok. Tak. Może tu jeszcze ciapnę. Będzie wtedy. Karton 1 mm.
Wyciąłem. Teraz sprawdźmy, jak to trzeba. Po zewnątrz. Lecimy dalej z tematem. Może rówka. Ale okulary zjąć i wycinamy. Tak. Dobra, dzisiaj mamy następne elementy, mamy powycinane, więc co, kleimy. Uno, due, tre, ein, zwei, drei, one, two, three, jeden, dwa, cztery, ale mam trzy, ok. Lecimy z tematem. To jest góra, żebyśmy widzieli. Tutaj się doklei patyczek. Klej klej introligatorski. No i coś mi tutaj smarujemy. Tu mam pudełeczko, tak jest. Część E. Tyk, tyk. Thank you.
Kiedyś, w latach 80. tak, udało mi się zdobyć tą Renault 7, jak dobrze pamiętam, tak, mówię o 7, nie pamiętam do końca. Też miałem chyba wtedy może 10 lat albo 11. Uczył się człowiek. Nie było tak jak dzisiaj dostępu do netu. Próbowałem wikolę skleić. Dużo nerwów mi to kosztowało. Budapren. Świętej pamięci mamusia. Goniła, bo śmierdzi w pokoju. No. To były rozrywki. Cały czas coś kombinować. Modele. Rower. Czasy się zmieniają. Warszawa była inna. Jak byłem dzieciakiem, to pamiętam o trasę łazienkowską. To za moment idzie. Może dwa samochody jechały, albo trzy. No w niedzielę powiedzmy, tak. O, w południe. A jak pracowałem na lotnisku, to już lata 90. jak jechało, ja jestem za Nina, jak jechało się do roboty, to godzina, półtorej, pewnie dzisiaj tak samo rano, chociaż są trzy mosty. No dobra, mamy, niech to się trzyma. I teraz co? Prawdopodobnie spróbujemy czy z tej strony, a my z tej będziemy widzieli. Jak oni się to wyobrażają? Tu jest dłużej. I oni sobie wyobrażają, że tutaj się złapie. Teraz tak, ale jeszcze jak oni sobie to wyobrażali? Twórcy. Jeśli nawet mamy tak, to dokąd to sięga? Twórca miał zamiar to w środku wsadzić. To, tak. To się opierało. No dobra. To się opierało. Trzeba by tutaj. Dobrze. Przetniemy trochę. Delikatnie nożykiem przejadę. Z tej strony i przód, prawda? Przejadę. Ok. Tak, żeby łatwo prosto załamać, powiedzmy. Ale... Okay.
Okay.